No to ja jestem Kapelusznik, oto kolejne omówienie rozdziału. No i chyba tyle. Wiecie co zostawić i zaczynamy. Zaczynamy historyjką okładkową. Wreszcie oficjalnie dostajemy potwierdzenie współpracy Kuzana z Czarnobrodym. Wcześniej musieliśmy na słowo wierzyć Gorosei i Akainu podczas Dressrosy. Teraz można już zacząć polemikę, czy jest on w Swordach i szpieguje dla marynarki, czy naprawdę dołączył do ekipy Teacha. No i widzimy też porwanie Pudding. Zatem właściwy rozdział? Jestem w szoku, że walka Lowa z Czarnobrodym nie poszła w panel. Dzięki Bogu. Teach szykuje się do ataku przy pomocy Gura Gura no Mi, a Low krzyczy do Hakugana, czyli swojego załoganta, jakby ktoś nie wiedział, żeby zajął się statkiem, a Sachi oraz Pingwin mają wskoczyć do wody. Low używa techniki o nazwie Amputate i przecina konia, czym Teach jest zaskoczony, ponieważ wiedział co nieco o mocach Lowa, jednak jak sam zauważył, jest to technika dostępna po przebudzeniu owocu. Potem chirurg odpala Ruma, a Imperator kontruje techniką Quake Crash. Wartym odnotowania jest fakt, że pierwszy raz w serii technika użyta za pomocą owocu Gura Gura no Mi dostała swoją nazwę. No i mamy przepiękny clash dwóch silnych postaci. Lekarz zostaje wbity w ziemię i tymczasem do Q spadając zrzuca wybuchowe jabłka, ale Sachi używa bodajże pompy wodnej, blokując atak do Q. Po czym dodaje komentarz, że to wielki błąd ich lekceważyć, ponieważ dorastali w zimnych wodach North Blue. Dodaje również, iż Teach oraz jego załoganci nie mają z nimi szans w walce wodnej i mogą zatopić ich statek. Beppo krzyczy do Jean Barta, by uchronił kapitana przed Vanaugiem, i Law używa tego samego ataku na Czarnobrodym, którym dosyć mocno zdemalował Big Mom. Skoro na starej torbie chyba najbardziej wytrzymałej postaci do tej pory w serii zrobiło to ogromne wrażenie, to jak mocno musiało to zaboleć Teacha. Vanaug w związku z tym teleportuje Imperatora i narzeka, że tak się dzieje jak Teach szarżuje na wroga. Kolejne podobieństwo do Luffy'ego. Proponuje mu powrót na statek, lecz kapitan odmawia oraz dopowiada, iż muszą skończyć to, co zaczęli. Czarny w takim razie powraca na pole bitwy i chirurg śmierci pyta Imperatora, czy wszyscy u niego posiadają owoce. I ogólnie dyskutowali o ryzyku posiadania owoców, że to może być słabość. Brawo, wreszcie ktoś w serii to zauważył. Teach powiedział jeszcze, że słabość w postaci owocu jest warta swojej ceny, walka między załogami trwa w najlepsze, załoganci Lowa jednak będą próbowali zatopić statek Czarnobrodego i przeskakujemy do Pudding. Nie spodziewałem się, że powróci aż tak szybko do głównej fabuły. Randomy od Czarnego cieszą się z jej porwania, plus dodają, iż ich kapitan jest najsilniejszy. Pudding im odpowiada, że jak gdyby Big Mom żyła, to by ich rozjechała, na co randomy wybuchają śmiechem, ponieważ właśnie ich kapitan walczy z zabójcą jej matki. Następnie mówiąc, że nowa era nie nadejdzie, jeśli stare legendy nie odejdą. Wracamy do potyczki Lowa z Czarnobrodem, widzimy kolejny przepiękny clash między tą dwójką i jakżeby inaczej, marynarka namierza owy pojedynek. Dowiadujemy się, że odgrywa się on na wyspie wygranej, lub lepiej przetłumaczyć zwycięzców, dziwna nazwa. W każdym bądź razie Akainu decyduje się czekać oraz narzeka na swoje stanowisko. Powracamy na wyspę Vegapunka. Pacyfista Kuma przestał szukać bohaterów, gdy Bonnie zmieniła wszystkim wiek. Luffy, co bardzo ciekawe, wygląda jak gorsza wersja siebie z SBS-a. Oda narysował w SBS-ie dwie linie czasowe, w której gumiaka czeka lepsza oraz gorsza przyszłość. Czyżby bylibyśmy cały czas w tej gorszej? No, kwestia do szerokiej dyskusji. Rozpoczyna się rozmowa o Kumie. Jinbe zauważa, że Kuma jest znany jako tyran, za czasów jak był królem królestwa Sorbet, po czym wszystkim został złapany przez marynarkę. Vegapunk o dziwo zainteresował się jego ciałem i zaproponował mu stanowisko władcy mórz w zamian, iż pozwoli modyfikować swoje ciało oraz się klonować.
Bonnie kontruje, że co innego da cię modyfikować, a być psem rządu i stać się bezmózgim cyborgiem. To jest jak śmierć. Jimbe wraca do tego, jakie był Kuma w przeszłości, na co Bonnie się wścieka i zaprzecza temu wszystkiemu. Mówi, że to mogła być jakaś propaganda. Używa w przypływie gniewu miecza świetlnego, którego znalazła w śmieciach. Wszyscy się nim jarają, nawiązanie do Gwiezdnych Wojen odhaczone. Bonnie jeszcze mówi, że zapewne Kuma został zmuszony do bycia bezmózgiem. Opisuje, iż Vegapunk może być naukowcem, ale dla niej jest mordercą. Dalej opowiada, że jej tata jest specjalnej rasy, więc dlatego był ceniony przez Vegapunka. Lecz ona się oburza, ponieważ jeśli ktoś jest specjalnej rasy, nie oznacza od razu, że może być wykorzystywany jako królik doświadczalny. To nie jest też powód, by go zabijać. Chopper jako lekarz oczywiście też się zainteresował kwestią specjalnej rasy. Cofamy się do reszty wspomnianych. Wielki robot niczym ze stalowego giganta transportuje ich oraz statek na górę wyspy, tak to przynajmniej wygląda. Lew potwierdza dwie rzeczy, robot ma napęd antygrawitacyjny, plus świat jutra zbudowany tutaj. No i mamy pełny obraz głównej części wyspy. Przede wszystkim spójrzmy na to ogromne jajko. Roger na swoim statku też miał jajko. Wyspa nazywa się Egghead. O co chodzi z tym motywem jajka? Niestety na odpowiedzi musimy, jak zwykle, czekać. Słomiani idą do głównego laboratorium, Zoro oraz Brook zostają na statku, Zoro nie ufa Vegapunkowi, a reszta słomianych jara się wszystkim, co widzą. Lilith mówi, że mogą kontrolować tutaj atmosferę i tak dalej, potem ekipa się przebiera. No i dostajemy jeden z największych plot twistów w serii, moim zdaniem. Oczywiście krążyło wokół tego wiele teorii, które teraz po części się potwierdzają, ale Vegapunk oraz Dragon współpracują. Albo mają chociaż przyjacielskie stosunki, tak wynika chociażby z ich krótkiej rozmowy. Vegapunk mówi, że najpewniej będzie martwy i chce coś Dragonowi przekazać. Tylko mnie ciekawi, czy chodzi o to, iż wie, że rząd do niego płynie, czy też ma jakąś chorobę i dlatego podzielił swoje główne ciało. Niezmiernie interesujący wątek. Ocena rozdziału to mocne 9 na 10, fantastyczny rozdział. W dzisiejszych przemyśleniach zaczynamy od kuzana z Czarnobrodym i co takiego mogło skłonić ową dwójkę do współpracy? Nie mam zielonego pojęcia. Jak były admirał połączył się z kimś takim jak Teach? Pewnie chodzi o jakiś duży deal, bo mimo wszystko kuzan uratował Smokera przed Doflamingo, czyli nie jest do końca złym człowiekiem. Ciekawym wątkiem też jest, jakim cudem Czarnobrody ufa byłemu marynarzowi, który w dodatku jest byłym admirałem, więc może zagrozić jego życiu. A może nie ufa i może jest przygotowany na ewentualną zdradę. Piszcie swoje przemyślenia na ten temat w komentarzach. Dalej mamy załogę Lowa i jestem rozczarowany w chuj. Oda nic im nie dał przez 10 lat, odkąd Law był regularnie w fabule. Na Wano bezużyteczni. Walczyli sobie jedynie z randomami, a druga połowa załogi uratowała raz Luffy'ego. Nijak Oda ich nie podbudował. Nijak nie dał się wykazać w większym stopniu. Tylko teraz power upy z tyłka, żeby nie wyszli na ostateczne sieroty przy piratach Czarnobrodego. Ja rozumiem wiele, ale trzeba jasno powiedzieć, że przy załodze Lowa Oda spaprał sprawę. To już Kid ze swoim killerem dużo lepiej się prezentują. Także tym kontrowersyjnym akcentem kończymy. Szykujcie się na spory spin-off do rozdziału, zwłaszcza, że teraz jest przerwa, to mogę na spokojnie go sobie robić. Jak mówiłem, piszcie co sądzicie o wszystkim i do zobaczenia w następnych materiałach.